Tradycyjną wyprawkę pierwszemu narodzonemu w nowym roku suwalczaninowi przekazały dziś władze miasta. Malutki Jacuś dostał wózek, kocyki i inne potrzebne dziecku rzeczy. Gratulacje szczęśliwym rodzicom złożył Czesław Renkiewicz, zastępca prezydenta miasta. Jacek jest pierwszym dzieckiem państwa Teodul-Kowalewskich. Urodził się 1 stycznia o 10:30. To zdrowy i silny chłopak. Wizyta władz zaskoczyła rodziców Jacka. Nie spodziewali się, że to ich syn będzie pierwszym mieszkańcem miasta w 2010 roku. Tak, słyszałam, że coś... Właśnie tutaj szykuje miasto na przyjęcie pierwszego obywatela. Zaskoczenie jest to dla mnie duże szczęście. Przypomnijmy, że władze Suwałk już od kilku lat odwiedzają pierwsze narodzone w nowym roku dziecko. To taka tradycja, mówi zastępca prezydenta Suwałk. Tradycyjnie, jak corocznie władze miasta, prezydent miasta funduje jakiś prezent dla nowonarodzonego dziecka. I w tym roku jest to wózek taki bardzo elegancki, nowoczesny, jak również łóżeczko i cała ta wyprawka, która należy się nowemu mieszkańcowi Suwałk. Cieszymy się bardzo, że ciągle przybywa na mieszkańców w naszym mieście, że od kilku lat mamy dodatni krzywost naturalny. To pozwala na to, że miasto w pewnym sensie utrzymuje swój młody wiek.